Kochani na kanale, dzisiaj, w sumie długo się nie odzywałam, dzisiaj sobie umyjemy Molusię. Molusia bardzo lubi wodę, jest troszkę brudna, także sobie ją umyjemy, troszkę tutaj ogarnę tylko, wezmę to siodło, tam mam płyn. No, trzeba ją jeszcze wyciągnąć, bo one stoją tam. Trochę czekamy, żeby na pastwisku odrosła trawa, dlatego tam nie chodzą. No, Molusia tam owsa stoi, tak patrzę, gdzie ona jest. Tam się ukryła. Molinka! Chodź, Moli, chodź. Chodź. Chodź do mnie. Już, każdy, tylko nie ona. Karmelku, ty... Nie, ty dzisiaj nie. Co się stało, misiu, mój pysiu? Boże, ile much. Masakra. Dzień dobry, panno. Panno Molinka. Chodź. Karmel, zostaw. Karmel, no. Patrz, co ty robisz. Pszt, pszt. Idź. Idź, pszt. Boże, muchy na mnie siadają. Karmel. Chcę zawiązać. Karmel, zostaw ją. Chodź, Moli. Idziemy się umyć. No i dobra. Najpierw ją trzeba opłukać. Jest strasznie dużo much. Strasznie jej na cyckach siadają, widzę. A zaczniemy sobie najpierw od nóg. Ochłodzimy. Ona ma takie wielkie te giry, że to jest masakra. Kopyta jej trochę pękają. Ale już czekamy tyle na kowala. No, Molusia w ogóle nie ma problemu z wodą, ona uwielbia. Wczoraj mama ją lała wodą. To stała dupą, się odwróciła, żeby ją po dupie lać. Ojejku. Ona się w ogóle tak świeci. Żaden koń się na razie aż tak nie świeci. Tylko ona. No, Molusia, jak fajnie. Grzywa. Ona generalnie nie jest brudna, tylko jest cała w piasku. Nie wiem, trochę z tego ogarniemy. Bo się kurzy z niej. Jak się chce wyczyścić, to jest przed bardzo ładna, a potem cała w kurzu. Po szczotce. Ogon. No ma taki gruby ten ogon.
Dobra, biorę szampon. Najpierw sobie zacznę ją myć tutaj ogólnie taką całą. A potem zacznę szczoty i ogon. Mam taki wielki szampon. I go sobie tak oddaję. O. Dobra, czekajcie, odłożę go. Tutaj sobie postawię. Teraz szorujemy. Ona jest taka duża, taka gruba. No i w ogóle napiszcie, co byście chcieli zobaczyć na kanale, bo ja w ogóle nie mam pomysłu, żeby nagrywać, dlatego filmy są tak rzadko. Brak weny. Ale teraz pachniesz. Teraz to ci karmelek jeszcze bardziej będzie miał. Oni ogólnie bardzo są w sobie zakochani. Ona i karmel chodzą za sobą wszędzie. Nie ziają się. I wszędzie, jak ona pójdzie do wody, on też pójdzie. Nie opuszczają się na krok. Tak, Molusia. Teraz każdy będzie wiedział prawdę. Robię. Tutaj klata. Jakby ktoś chciał, to karmelek jest ogólnie na sprzedaż. Mogę dać ogłoszenie w opisie dla doświadczonej osoby, dla kogoś, kto nie, że się uczy, tylko już umie jeździć przynajmniej na poziomie srebrnej odznaki albo brązowej. Z popłaskiem. Płaskim jest idealny, ale przy skokach potrzebuje jeszcze trochę pracy. Potrzebuje troszkę pracy. Ale tak tylko nie jest jakiś niebezpieczny, jest grzeczny. Tylko wiecie, musi mieć stanowczą rękę, stanowczą osobę. Nie taką, która się będzie bała na przykład przeskoczyć przeszkody. Bo on wtedy po prostu sam nie będzie pewny. Jest jednak młodym koniem. Więc potrzebuje takiego wsparcia. O Jezu, naleciało mi pod rękaw aż do pachy. A dzisiaj jest okropnie gorąco. Ale syf leci. Tak, jesteś brudna. Nie wiem, co widać. Tutaj. To nie było tylko jedno jakby zamoczenie gąbką ją, tylko będzie przynajmniej trzy, jeszcze dwa razy, żeby było trzy. I wszystko z niej wyszło, ten cały piach, kurz, brud. Posuń się, Moli. Nic nie widać. Woda brązowa. Najbardziej to właśnie z zadu. O. Taki brud. Dobra, robimy drugą turę i ostatnią turę robimy specjalnym szamponem dla koni. Bo jak wiecie, no to jednak szampony dla koni są drogie. I można je myć normalnymi szamponami, jakimi zwykłymi dla ludzi i w ogóle. Dlatego nie ma co też przepłacać.
I zazwyczaj szampony dla koni albo są duże i jakieś drogie, albo są małe i są drogie. Dlatego trzeba oszczędzać. Tutaj na zadzie. O Jezus, ty jesteś taka duża krowa, nie? Duża krowa, ona ma łeb ogromny. Normalnie na nią o głowie X full byłoby idealne, jak do takiego zimnokwistego. Kantary też musi nosić bardzo duże. Albo mega duże fule, albo X fule. O, cyce ci umyję. O Jezus. Byłaś zaskoczona. Tutaj też trzeba. O. Dobra. I kolejne pukanie. No, pięknie, pięknie. Zablokuję sobie, o, będzie mi lepiej. Pod brzuchem, o, i tutaj te cyce. Ona w ogóle stoi, jej się to podoba. Ona uwielbia wodę, ja bym chciała z nią kiedyś na jakieś jezioro pojechać. Bo ona też lubi pływać. Generalnie. Dlatego chciałabym sprawdzić. Ja nigdy z koniem jakby nie wchodziłam aż tak głębiej. Jedynie z eBay do... Dotąd gdzieś ona była u eBay. Jak wchodziliśmy do jakiejś wody, no tak to wiecie. Z Moli sobie wejść do wody, popływać jak ona umie i lubi. I się nie boi. O Jezus. Dobra, i teraz zacznijmy sobie najgorsze, czyli ogon. Na końcu jak trochę przeschnie, to jeszcze ją całą umyjemy dla koni szamponem. Co, Molinka, ty to lubisz, nie? Dla ciebie to relaks. Myjemy. O, ten ogon jest... Jakby ja nie lubię jej ogona. Straszny jest. Taki, nie dość, że twardy, to jeszcze jest taki gęsty i strasznie ciężki do pielęgnacji. Nie, że potrzebuje jakiejś specjalnej pielęgnacji, tylko że no, ciężko się go jakby myję, przez to, że jest go strasznie dużo, jest strasznie gruby włos. Dobra, i chwilę zostawimy ją, tak? A, i zacznijmy sobie też szczoty. O Jezus, te twoje ogromne szkity. Nie dość, że ma takie duże kopyta, to jeszcze nogi ma ogromnie... Ogromne i duże i grube. Po prostu jak typowy koń zimnokrwisty. Taka baba jest. O.
Połóż tą girę. Pamiętajcie, jak macie tinker, żeby ze szczot dokładnie spłukiwać szampon. Bo potem się może źle skończyć. Niech nie spłuczecie dłużej. Będzie im się skóra psuła. Dobra, teraz to będzie czekać razem z ogonem. Ja wezmę już szampon specjalny dla koni. O, to jest to. Dostałem go w kalendarzu. Moczę sobie gąbkę. Trochę z niej tamtego muszę wycisnąć. O, teraz patrzcie, jak ten się pieni. Czuję Molly. Taka, taka duża. Dobra. Spłukiwanie. Ręce najpierw. Molisia, posmyj się. W bok. Dziękuję, dziękuję. Zakręciło mi się. Już mogę taką sierścińciutką włosy. Pod brzuchem. Jezu, co ty. Oj, tak, tak. Stój, Molinka. Napiszcie ogólnie, jakie macie plany na majówkę. Ja postaram się to wstawić dzisiaj, czyli we wtorek. Już ten film zobaczę. Dobra, teraz szczoty. Ostaw nogę. Posuń się.
Posuń się i przechodzimy do ogona. Moja znienawidzona część Unii. Jezu, ile brudu. Ja może tylko raz myłam u nas. Osobne włoski sobie brać, żeby wszystko dokładnie spłukać. Teraz popsikam jej ogon i postaram się go troszkę rozczesać. Gdzie ja tutaj mam to? Szczotkę. I postaram się coś działać. Dobra, Molusia już skończona. Piękna, czyściutka, pachniutka. Jeszcze musi tylko wyschnąć. Zobaczcie na jej szczoty. Pięknie umyte. A na ten ogon jeszcze raz taki tak dobrze rozczesany. Ale tak długo go rozczesywałam. Już mnie łeb od tej kamery bolał. No i tak to właśnie wygląda.
I jeszcze co wam chcę pokazać, to uwaga, uwaga. Mamy nowy nabytek na ręczu. Uważaj, uwaga, uwaga, uwaga. Tu. Proszę bardzo. Czekajcie, muszę przetrzeć. Napiszecie, chcielibyście filmy na przykład z jazdy w terenie na tym. Jak to się sprawuje. Czy może inny kanał osobny. Idziemy już na padok. Jeszcze na trawce się zatrzymamy. Pokażę wam, jak pięknie wygląda w słońcu. Chodź tutaj, Murusia, skręcaj. I się pokaż. O. Taka piękna. Tu już wyschła. Patrzcie, jakie się sierść błyszczy. No, nadepnęłaś se. No dobra. Rozumiem. Patrzcie, jak ona się błyszczy. Ładnie, ładnie. Pięknie. Poczekaj. Zejdź z tego, no. Piękna Molusia. Chodź, idziemy. Tylko się nie tarzaj, nie? Chociaż wczoraj się nie tarzała po tym, jakim wodą laliśmy. Zobaczcie, to ogromna. Dobra, muszę otworzyć to i ją dać. Polinka tam poszła. Chyba się nie będzie kłaść. Ale dzisiaj jest jakoś... No, jest tak gorąco, ale wieje i strasznie się tutaj kurzy. Wodę mają. Tutaj, tutaj, sianko tam, cały balot. Już drugi dzień go jedzą. Jeszcze troszkę mi zostało, ale resztki już pewnie jutro będziemy im dokładać kolejnego. No i co, w tym filmie to by było na tyle. Także zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakieś filmy, jeśli chcieli obejrzeć i do kolejnego.